Siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku na kanale, a dziś pokażę Wam, jak zrobić Tool Game Pass w Roblox Studio. Zanim zaczniemy jednak, chciałbym Wam bardzo podziękować za 100 subskrypcji. Byliście to tak kilka dni powyżej miesiąca, Wam powiem. Jakoś koło tego. Chciałbym Was również zachęcić do zostawienia subskrypcji, lajka oraz do dołączenia do mojego serwera Discord. Gdybyście chcieli, możecie mnie wesprzeć poprzez kupienie mojej koszulki. Jest na Robloxie oczywiście link w opisie. A teraz już zaczynajmy. A więc na początek musimy sobie naszą grę zapisać. Musimy sobie publish to Roblox. Powinna Wam wyskoczyć taka ramka, ja już to zrobiłem wcześniej. I teraz przejdziemy sobie na Robloxa. A więc jak już jesteście na Robloxie, klikacie sobie create. Wybieracie grę, do której chcecie dodać Wasz Game Pass. Klikacie sobie items, passes. I wybierzcie sobie obrazek jakiś tam, który chcecie. A dam sobie tutaj gun. Klikacie create pass. Kopiujecie to ID u góry. I teraz w server script service dodajecie script. Piszcie sobie local. Players równa się game. Tutaj w tym miejscu wklejacie wasze ID. W tym miejscu wpisujecie nazwę waszego tula, który wybraliście, więc ja sobie wezmę taki oto pistolet i tego naszego handguna bierzemy sobie w środek skryptu. Więc on się nazywa handgun, więc też piszę handgun. A więc to jest nasz cały skrypt. Możemy sobie dać play. I mamy naszego... Nie. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się do następnego. Siema.